Zgoda Byczyna szczęśliwym zbiegiem okoliczności utrzymała się w lidze okręgowej. Pierwsze rozgrywki ligowe rozpoczną się już w sierpniu. Gdyby hasło walczymy aż do końca było jaworznickimi klubami sportowymi, to niewątpliwie byłoby klubem LKS Zgoda Byczyna. Zawodnicy z byczyńskiego klubu całym sercem walczyli o utrzymanie się w lidze okręgowej. Zadanie było o tyle trudne, że w finalnym rozrachunku zespół niestety musiał spaść do niższej ligi. Trener klubu LKS Zgoda Byczyna, pan Łukasz Nowak, zaznaczał, że zawodnicy walczyli do końca i choć widmo końca jawiło się dość silnym blaskiem, to ostatecznie szczęśliwy splot zdarzeń uratował pozycję drużyny. Trudny sezon to był, ponieważ na wiosnę, na jesień mało punktów zespół zdobył, więc w zasadzie w zimie już wiadomo było, że zespół będzie walczył do końca, do ostatniego meczu o to, żeby uzbierać jak najwięcej punktów i utrzymać się w tej lidze. No i tak też ta wiosna wyglądała. Zaczęliśmy punktować, nie od pierwszego meczu co prawda, no ale z każdym kolejnym meczem coraz lepiej zespół grał. Zawsze powtarzaliśmy, że gramy do końca. No i tak było do ostatniego meczu. Udało się zremisować z tymi wielkimi takimi drużynami, w cudzysłowie oczywiście, w naszej lidze, jak Brzezina Osiek, jak jest Wiktoria Jaworzno. Także w każdym meczu pokazywaliśmy, że należy nam się po prostu granie w tej lidze. No ale niestety brakło tych punktów. Uzbieraliśmy 30 punktów na koniec sezonu. Nie było to wystarczająco dużo punktów, żeby zostać w tej lidze. No i też tak skończyliśmy sezon z taką myślą, że po prostu będziemy grali w kolejnym sezonie w A-klasie. Ostatecznie szczęście zawodników z Byczyny sprawiło, że będą nadal walczyć w lidze okręgowej. No i wszystko się zmieniło w zasadzie tydzień temu, kiedy to nagle dostaliśmy informację, że zespół czwartoligowy Barcice wycofuje się z rozgrywek, czego nikt się nie spodziewał, ponieważ ten zespół zakończył na 9. pozycji rozgrywki swoje. No ale jednak gdzieś tam problemy finansowe spowodowały, że się wycofali. Automatycznie Kalwarianka się utrzymała w tej lidze. No i zrobiło się miejsce tutaj w lidze okręgowej. No ale też nie byliśmy pierwsi w kolejce, ponieważ przed nami był Górnik Brzeszcze i to im należało się to miejsce. No ale dochodziły do nas takie sygnały, że Górnik Brzeszcze prawdopodobnie też nie przystąpi do rozgrywek, też tam ze swoich powodów różnych. No ale nie było oficjalnej wiadomości, więc w zasadzie tutaj mieliśmy zebranie z zawodnikami już ustalone, żeby rozmawiać właśnie o tych dwóch wariantach, tak? Rozgrywkach w A-klasie i rozgrywkach w lidze okręgowej. No ale nawet podczas tego spotkania dalej nie wiedzieliśmy jeszcze, jaka informacja, aż w końcu kolejnego dnia, bodajże to w czwartek chyba było, była oficjalna informacja spod okręgu, żebyśmy się szykowali do rozgrywek w lidze okręgowej. Kamień z serca spadł. Całe szczęście skończyliśmy tutaj sezon w dobrej atmosferze z zawodnikami. Byliśmy cały czas w kontakcie. Oni też cały czas podpytywali trenerze, a może jednak się uda, może coś się wydarzy. Ta wiara gdzieś tam była. No i w końcu wszystko stało się jasne. Wiem, że gramy w lidze okręgowej, z czego bardzo się cieszymy.